Siemaneczko jestem Pec i dzisiaj będzie filmik z CSGO, ale dzisiaj taki pogadamy sobie początki CSGO w sensie jak to jest, jak to jest, że pierwszy raz kupujesz CS'a. I pierwszy raz włączasz i nie ogarniasz go, hmm. Hmm. a więc, no jak włączyłeś pierwszy raz cs -a? No to po prostu se hmm. klikasz, znajdź grę. Ja tu mam ustawionego, ustawionego CS-a po angielsku, więc, hmm. po, ale wszystko jest tak samo. Klikasz tutaj, szukaj gry, czy jakoś tak, w, w, pierwsze. I tutaj wpierw, jak masz po prostu czysty profil, nie masz rangi, nic. To wpierw trzeba wbić trzeci stopień yy, szeregowy, czy, czy coś takiego, jak pamiętam. Ja tutaj mam dwunasty yy, stopień, jak tu widzę. I sergeant, jakiś sergeant. Nie, nie wiem, co to po polu, jak to przełożyć na polski, ale ok. Yy. No, i musicie. Jak wbić w ogóle ten trzeci stopień szeregowy? Musicie grać mecze uproszczone. casual, Będzie pisało uproszczony czy coś takiego. Tu jest opcja, gdzie. Po prostu wy wam wyszukuje najpopularniejsze mapy. Jak najedziecie, to właśnie pisze: Maps in Group, Das 2 Train, Mileage, Copson, Overpass, Cash. Więc polecam na tym grać. A tutaj, yy, jak to popularne Dusty, 1 A, Aztek, Inferno, Vertigo i w ogóle. Jak gracie mecz uproszczony tutaj, to możecie w swoich strzelać. I w ogóle. Później jak wbijecie stopień trzeci, to to możecie grać mecze turniejowe, ale tak co dwy, dwa wygrane co 24 godziny. O co chodzi? Że po prostu tak samo robicie i zamiast tu uproszczony, klikacie turniejowy tu, tą zakładkę, i tu możecie już wybrać mapę, na jakiej chcecie grać. I, yy, i tutaj po prostu. Kurde. I po prostu musicie. Jak wybierzecie mapę i to klikacie go, gracie, wy, i jak wasza drużyna wygra, to jest już zalicza się jako jedną wygraną. Potem drugi raz wygracie i, i wy, wyskoczy wiadomość, tak jakby trochę ban. Ale na żółtym tle czy coś, że za 24 godziny możecie grać i za 24 godziny znów dwie, dwa mecze wygrane musicie wygrać. Jak, a jak klikniecie niecie turniejowy, gracie i wasza drużyna przegra, to się nie zaliczy, możecie dalej grać tego turnieja I aż dopóki dwy, dwóch mecz nie wygrasz, po, po 24 godzinach, właśnie. Mm kolejne dwa mecze musisz wygrać i potem tak jak 10 takich meczy wygrasz to dostajesz rangę tutaj rangę są różne rangi od silvera 1 do global elite Wpis, możecie sobie wpisać w google grafika rangi csgo albo, se, albo tu może w montażu tutaj dodam obrazek na ekranie teraz No więc dobra i i w ogóle pomówmy te opcje. To, to jest mecz turniejowy. Uproszczony. Demolka. To jest Deathmatch, a to chyba. Jak to? Kurde. Jak to było na, po polsku? Yy, kurde, zapomniałem, ale no, Arms. Yy, dobra, w Deathmatchu chodzi o to, o to że. Że po prostu respicie się bardzo szybko, w sekundę, jak zginiecie normalnie i od razu zabijacie taki meczek z kilka minut trwa. I dostajecie tam czas... losowe bronie i w ogóle, znaczy możecie je zakupić też. I zabijacie się, najlepiej pod, na tym można potrenować. Hmm. W... kurde, bym musiał ustalić polski. Bo, bo ja bardzo dawno tych meczy nie grałem. Yy, nie wiem, który, ty, ty, bo te dwa mi się mylą, więc nie powiem ich. Yy, dobra, więc casual, casual, uproszczony. Chodzi po prostu, ten na początku musicie grać. Tutaj będziecie dostawać Expa i stopień wiecie w ogóle. Yy, po prostu normalny taki mecz tu, jakby turniejowy, ale może swoich zabijać. Zabijać swoich. Znaczy nie, nie da się, znaczy nie zabijać, że możesz, tylko że jak strzelasz swojego, to on nie dostaje obrażeń, nie zabijesz go. Mm. No i na przykład jak z kolegą grasz, że zaprosisz go i będziecie grać w tej samym... To, to po prostu on może do innego teamu, do przeciwnego przejść i po prostu jak on zginie, to, może, to on może oglądać swoich i ci na przykład na w Skype czy coś mówić gdzie idą i w ogóle a tutaj, tu mecz turniejowy możecie tu mapkę sobie wybrać I, i oczywiście jak możecie swoich ranić to znaczy jak strzelicie w swojego tam, jak może jak zadacie ileś tam obrażeń jak zabijecie dwie osoby na meczu jednym to dostaniecie bana. Bany są na przykład e, ban jest chyba najpierw na pół godziny, potem na dwie godziny, czy tam godzinę, potem chyba na dwa dni, potem na mm, tydzień, czy, czy jakoś tak nie. No po prostu bany dostajecie. I co to ten, ten ban? Po prostu nie możecie turniejowych meczów grać i trzeba się męczyć na, męczyć się na meczach y, uproszczonych. Ja już nie, nie gram ale oczywiście uproszczonych, bo to bo to lepiej sobie turnieja jakoś walnąć albo den mecha. Mm, więc, więc odradzam strzelanie w swoich. Trzeba je bardzo. Jak w ogóle to jest trudno się odzuczyć jak się ciągle grało na początku, uproszczone i się przyzwyczaiło, twoje, że twoje zmysły są takie, że strzelasz i na przykład trochę ci gościł zasłanie, to strzelasz i właśnie trzeba się się powstrzymać tak na turniejowych i ogarnąć się, oduczyć się tego, że... że strzelasz koło się niego i możesz go trochę tam ranić. W ogóle, jak mecz wygracie jeden, jeden wygrany mecz, to tu wam dodaję taki punkcik. Ja mam 114 meczy wygranych na razie. I... Mm, więc to są mecze tutaj. Znaczy różne te tryby. Army. Ch chyba o to chodziło, że. Po prostu was re. E o, jak to kurde. Gracie sobie po prostu i chyba nam, jak zabijecie kilku, dwóch chyba, czy coś, to wam daje broń no nową, lepszą. Potem kilku znów zabicie i nam wam kolejną, lepszą broń mu daje. Tak jak pamiętam. Chyba o to chodzi. A w demolce? Nie wiem, nie pamiętam. Chodzi o to, chyba, że trzeba, że jakieś bonusy dostajecie czy coś. Nie, naprawdę bardzo dawno grałem, więc nie przepraszam, że nie pamiętam tych dwóch. Dobra, tutaj możecie, jak klikacie sobie graj, to możecie tu tą drugą zak kładeczkę, play, graj z, z kolegą. I tutaj się tworzy lobby. Możecie kogoś zaprosić klikając prawym i, i, i zaproś do, do lobby. Invite to lobby. Do poczekalni. Tu macie game settings. Tu możecie mapę wybrać i właśnie z trybów. Na przykład turniejowy mapa Samadas 2. Prawda? Tutaj możecie ustawić... Yy, harm, Hange Permission, Hange, czy nie wiem, niedobrze, źle to czytam, ale wiem, mm, jak to jest ta kudeczka zamknięta, klikniecie to, to wtedy nikt do waszej poczekali nie może dołączyć. Inwentory tu macie własny ekwipunek, właśnie mam drugą masimówkę, tamtą przejebałem mm, i dobra. Jak ktoś w ogóle ma tu taki, tu jest, tutaj jest w tym okienku. Sam jak jest. Jak ktoś jest właśnie sam w poczekaniu, a jest w tym okienku, to jest jakby takie dziw, dziwne ob, obramowanie czy coś tak samo jak wejdziecie w ekwipunek i pisze wam, yy, są itemki takie podstawowe i pisze, że ekwipunek jakby nieczynny czy coś. To znaczy, że macie tam yy, jakby zbugowane, musicie najlepiej wyłączyć zaporę znaczy dodać wyjątek CESA i z, z może reinstalować z steama, albo uruchomić ponownie kompa to jest y, kilka razy tak miałem ale po jakimś tam czasie krótkim naprawiało się więc, więc jak macie tak to na, pewnie wam długo mapy szuka uproszczonego, więc musicie z tym się pozbyć jak będzie wiadomo, jak będzie to działać ten mecz i w ogóle. Na pewno, jak tutaj zniknie ten napis, będzie wasze itemki pokazywać. Dobra, tu macie swoją nazwę, odznaki. Dzisiaj jest niedziela i teraz w środę będzie wyjdzie nowa odznaka i właśnie będzie można za tam ileś euro kupić, i będzie można misję robić. Oczywiście są odznaki, które można kupić, i są odznaki, które można zdobyć za prostu granie Są srebrne, brązowe, złote i w ogóle się przerabia. Tu macie znajomych. I tutaj, możecie, jak klikniecie kluczyk, możecie kupić kluczyki i w ogóle opcje. Opcje no różne są. Ja tutaj bardzo lubię grać na dużym, tym, myszce, że czułości. I, I to chyba tyle z tego filmiku. Dziękuję za oglądanie, był z wami Pet, zostaw lajka oraz suba, na razie.